człowiekowi mogą być również, mogą również przynosić śmierć. Tu się zwracam do całej służby zdrowia w Polsce. Słuchajcie, zainteresujcie się aferą ołówkową, bo to, co spotkało Sendeckiego w szpitalu wolskim, spotyka i spotka każdego uczciwego polskiego lekarza. Ci ludobójcy nie cofną się, żeby wam zabrać samochody, jachty, dobrobyt, jeżeli tylko będziecie fikać przeciwko Żydom, przeciwko żydowskiej dominacji w Polsce. Zrozumcie to. A prędzej czy później każdy lekarz, który się nachapie, w pewnym momencie będzie, może nie każdy, ale przynajmniej każdy uczciwy, porządny lekarz polski, będzie chciał coś zrobić dla Polski i spotka się z oporem. I wtedy zrobią z was mordercę, wtedy wyciągną dokumentację sprzed 4 lat, dopiszą coś albo usuną i jesteś, drogi kolego lekarzu, bezbronny jak Maksymilian Maria Kolbe w dniu śmierci. Zrozumcie. A powiedz mi, Eugeniuszu, powiedz mi, bo to mnie też ciekawi, czy jest jakieś zainteresowanie miejscowej ludności, mieszkańców Oświęcimia swoim działaniem i kolegów? Czy przychodzą oglądać ten krzyż? Czy prasa lokalna się zgłasza? Proszę Państwa, już mówię. Proszę Państwa, my jesteśmy na końcu Oświęcimia. To jest miejsce peryferyjne i mało kto tutaj przychodzi. Owszem, to jest miejsce ruchu aut. I dlatego ten krzyż stojący przy drodze, przy ulicy Leszczyńskiej, on oddziałuje na kierowców. Oni tu się zatrzymują, trąbią, machają. Natomiast to miejsce jest tak zakrzaczone, że o tam, proszę Państwa, jest droga 933. Ja może pozwolę sobie ją ująć. Okej. I z tej drogi 933. Momencik. Jest tak to jest urządzone, żeby z tej drogi 933 nie było nic widać. Momencik, zaraz tutaj gdzieś jest te. Momencik. O, widzicie Państwo. I tak to jest urządzone. Także proszę Państwa, nasi wrogowie. No nie chcę używać słowa Korwin-Mikke, okupanci. Ci ludzie, którzy tutaj zrobili niby strefę ochronną, zrobili wszystko, żeby zataić to miejsce, żeby świadomość, że tutaj był papież, który powiedział o 4 milionach zamordowanych. 4 miliony zamordowanych padło, ta informacja została uhonorowana i potwierdzona przez Stolicę Apostolską. Także jeżeli ktoś tutaj zarzuca coś księżom, to nie wie co mówi, ja tutaj się nie zgadzam. Szef wszystkich księży, następca świętego Piotra, powiedział i co tu się działo. I teraz, i od kiedy tylko wyjechał, trwa kampania nienawiści i dezinformacji, żeby zataić prawdę o tych 4 milionach tutaj zamordowanych. Gdzieś w internecie jeszcze można znaleźć, że były tablice, gdzie mówią, ja uczyłem się w PRL-u, tutaj ukłon do wszystkich tych, którzy tak plują na PRL, a właśnie w PRL-u, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, która była formą jakiejś autonomii czy okupacji sowieckiej nad Polską, ale jednak wtedy uczyli nas prawdy o 4 milionach zamordowanych. Nie, tam nawet na tablicy było 4 300 000 czy 4 200 000. Tak. Ja to dokładnie pamiętam, bo zwiedzałem w latach 70. i pamiętam. Właśnie, i teraz chodzi o to, żeby, no są to sprawy policzalne, no bo 4 miliony to nie milion, czyli te 3 miliony i tutaj mój apel, który już raz pozwoliłem sobie wygłosić do Federacji Rosyjskiej, do prezydenta Putina. Waszym obowiązkiem jest przyjechać tutaj, walnąć pięścią w stół i powiedzieć, jak było naprawdę. Nie grajcie z możnymi tego świata, którzy kłamią i zatajają prawdę. Drodzy historycy rosyjscy, droga armio rosyjska pana Władimira Putina, przyślijcie u tych historyków, porozumcie się z nami przez, ja sugeruję, przez pana Porębę. Maciej Poręba jest osobą chyba najbardziej kompetentną, najbardziej wiarygodnym ambasadorem Polski w Rosji i ambasadorem sprawy rosyjskiej w Polsce. Uczciwy, szlachetny, dobry człowiek. I ten człowiek właśnie, znany z telewizji narodowej i innych mediów trzeciego nurtu czy drugiego nurtu, ten człowiek powinien tutaj sprawę załatwić. Nie wolno pozwolić na kłamstwo. Eugeniuszu, wejdę ci od razu w słowo. Media prawdziwego nurtu. Nie drugiego, trzeciego nurtu, tylko prawdziwego nurtu, bo media społecznościowe są nurtem prawdziwym. A teraz
moi wychowawcy, jak mantrę, co pewien czas, a zwłaszcza w latach 90., oni umierali w latach 90., ale mówili tak, pamiętajcie, okupacja się nie skończyła, ona się tylko zmieniła, ale ona trwa. I dlatego się nie ujawniali. Cała masa ludzi się nie ujawniała. Ja dostaję od internautów spisy, jak piszą o ludziach, którzy się nie ujawniali, bo nigdy nie potrzebowali przystępować do żadnych zarzutów kombatanckich. I wiesz, pozwolę sobie na taką refleksję. Jak słyszę ludzi, których się nam przedstawia jako na przykład powstańców, którzy o powstaniu, i to są już starsi ludzie, którzy o powstaniu opowiadają jak o podchodach harcerskich i słyszę w ich głosie rodzaj podniecenia, to jestem tak zniesmaczony, bo nie dopuszcza się do głosu z powstańców, część z nich już nie żyje, ale występowała pani, która błagała młodzież, nigdy więcej. I ja nie mówię, że ona potępiała powstanie, ale kładła nacisk na tragizm tego wydarzenia. Podczas gdy są tacy, którzy pozwalają sobie gloryfikować tę tragedię, przez co robią zamieszanie w mózgach młodych ludzi. Młodzi ludzie, którzy wierzą w swoją nieśmiertelność, zaczynają postrzegać powstanie warszawskie jako przygodę. Jako przygodę, a tak nie było. Tak nie było. I wiesz, kropla drąży skałę, po raz szósty jesteście już w Oświęcimiu, po raz szósty stawiasz krzyż w Oświęcimiu, to nie zostaje bez śladu. Oj, strasznie wiatr teraz wchodzi w mikrofon, nie wiem, czy też to słyszysz. Nie, tutaj u nas bardzo dobrze słychać, jest świetna pogoda. Troszeczkę zaszumiał wiatr w liściach. Górą jest. A może. Dobrze, Wojciech, posłuchaj, długo już... Krzyż stoi, słuchaj, krzyż stoi, filmujcie go bardzo dobrze, niech on zostanie w internecie, bo w internecie coś zostaje, to zostaje już na bardzo długo, może na czas. No to słuchaj, w tej chwili wchodzę do konstrukcji, konstrukcja jest tutaj, przyznam, że ekipa się napracowała, wygląda to naprawdę dobrze jest to zrobione. Jest utrzymany pion, poziom, a właśnie czekaj, wejdę tutaj, żeby ludzie widzieli, jak to wygląda. Także o tak to proszę Państwa, wygląda. Pozdrawiam Cię serdecznie, kamracie, pozdrawiam Damiana, pozdrawiam Pawła, pozdrawiam kolegów z Narodowej Wolnej Polski. Świetną robotę zrobiliście. Będąc tam na miejscu, może tego nie widzicie, a ja jestem w Warszawie, w internecie was widziałem i ludzie z całej Polski, z całego świata mogą to widzieć. I teraz wielki apel. Informacja jest bronią. Informacja jest bronią. Widzą to Polonusy z Nowej Zelandii, z Australii, z Anglii, z Ameryki, z Kanady. Także dzięki wam za to i jak ja to lubię mówić, armatni wystrzał na waszą cześć, za to, że wam się chciało. Bóg zapłać. Że wam się chciało w środku wakacji, zamiast nad jakieś jeziorko z wędeczką, z łódeczką, to wam się chciało jechać do Oświęcimia i dawać świadectwo prawdzie. To tutaj... Bardzo za to dziękuję. Tutaj ci powiem, Wojtek, że niewiele się pomyliłeś. Tu niedaleko płynie Soła, wzdłuż drogi 933, czyli około 200 metrów od miejsca, gdzie siedzę. Jest piękna rzeka Soła. To jest rzeka, gdzie kąpali się esesmani. No tak było. Tak. My też tam się kąpaliśmy. No i pozwoliliśmy sobie, jak już postawiliśmy krzyż, na wycieczkę do Krakowa, gdzie spotkaliśmy się z narodowcami krakowskimi. Bardzo przyjaźni, fajni ludzie. Także dobrze. Nie zasypialiśmy również pod tym względem gruszek w popiele. Także, ale twoje martwienie się o nas jest jak najbardziej zasadne. Szanowni Państwo, chcemy doprowadzić do sytuacji, że tutaj będą spotykali się patrioci i narodowcy, że to miejsce stanie się miejscem spotkania. Udowodniliśmy, wystarczyło tutaj przyjeżdżać i filmować, udowodniliśmy złą wolę
układu, tajnego, perfidnego, głupiego układu antypolskiego i antysłowiańskiego. Ludzi, którzy nazwali tą strefę strefą ochronną, a w rzeczywistości doprowadzili do zdewastowania tego miejsca. Trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć. I my tym ludziom mówimy precz. Wykopać Geremka, wyrzucić go. Musimy tego Geremka, bo to Geremek za to odpowiada, między innymi. Także kolejny dowód na to, że wykopując Geremka mamy rację. I ten Geremek musi być stąd również wykopany, bo ta podłość tutaj obecna to jest właśnie dzieło geremkowców, ludzi podłych, ludzi antypolskich, wrogów ojczyzny. I my, brak mi słów, wiecie państwo, może wam się wydaje, że to jest jakaś śmieszna sprawa, a ja tutaj podejdę i pokażę państwu te rozsypujące się podkłady torów. Popatrzcie, jak to wygląda. Patrzcie, to się rusza. To się rusza, rozumiecie? Także tak to wygląda. Rozstaniemy się z pewnym moim życzeniem. Pozwolisz? Proszę bardzo. Życzyłbym sobie, żeby w Oświęcimiu władzę samorządową nad Oświęcimiem przejęli Polacy.